Następny. Co wy tak się garbicie? Pomorowy. Wielbłąda żeście spotkali po drodze? Nazwisko. Chomik. Jak? Chomik Marek. Chomik. Ale głupio. Nawet się nie umiecie porządnie nazywać. No. Dobrze, że nie dziobak. Albo ten, jak on tam, tasiemiec. Ale mi się podoba chomik. My tu w wojsku, chomik, zrobimy z was tygrysa. Ale ja wolę być chomikiem. A przestańcie mi tu pieprzyć. A właśnie, a propos. Macie dziewczynę? Nie mam. I w ogóle się chomik nie dziwię. Ale dobrze. Od dziś waszą dziewczyną będzie karabin. Bo broń jest jak dziewczyna. Też trzeba uważać, żeby nie zaszła. Rdzą! Taki żołnierski żart! Chomik! Jeszcze nie raz spotkasz się tutaj z wojskowym humorem! Właśnie słyszę. Ale ja nie mogę iść do wojska. Jak to nie możecie iść do wojska? Każdy może iść do wojska. Ale ja nie mogę. Mam papiery od wujka, od lekarza. Że jestem chory. Głupi to nie znaczy od razu chory. Co my tu mamy? Chomik. Rozpoznanie u chomika wrzody. Co to jest? Cholera. Który je przyjdzie, to ma wrzody. Nawet chomik. Co wy wszyscy źlecie? Pewnie jakieś pizzy. Albo inne pizdryki. Brak palca. Co wy, chomik, głupka ze mnie robicie? Wiedziałem, że macie wszystkie. Ale u nogi nie mam. A co to za problem u nogi nie mieć? To pan czyta dalej. Wniosek. Brak palca u nogi całkowicie uniemożliwia poborowemu strzelanie. Po co wy, chomik, nogą strzelacie? Nie. Ale chodzi o to, że jak nie mam jednego palca u nogi, to się chwieję, jak stoję. Nie mogę trafić w nasz czołg albo coś innego naszego. Nie wiem, co my mamy jeszcze oprócz tego czołgu. Czołg to sobie możecie, chomik, trafiać do woli. A jak wcoluje w lufę i wpadnie do środka? Jak wcelujecie w lufę, jak się chwiejecie? No może tak się chwiejne, że jak raz wceluję. Będziecie strzelać na leżąco.
okresowy zanik płuc, trzustki i prostaty. Dobra, homik, te papiery są lewe. Co? Jak? Lubicie góry? Nie! A może? Może? Może, no może być. No to macie tu bilet. Co? Ustrzyki górne? Przecież mówiłem, że wolę może. A ja to wasze wolę to wiecie. Ignoruję. W wojsku nie ma, że ja wolę. Chyba, że ja wol. Taki żołnierski żart, homik. Już drugi dzisiaj, który lepszy? Oba były dobre. Tak jest, homik. Słuchajcie, teraz taka sprawa w ustrzykach. Może i morza nie ma. Za to jest fala. I ta fala, tak kotom ignoruję, że nie wiem, w nocy wam nie da spać. Widzę po koszulce, że lubicie wojska rakietowe. No to się powinniście cieszyć. Do widzenia. Następny. Dzień dobry. Nie przychodziło tędy. Niebieska krówka z czerwonym rykiem. O panie, ześlij na nich, aby ich oczyścić z grzechu. Pioruny i błyskawice grzmiące. Pioruny i błyskawice grzmiące to się bardzo dobrze składa. Proszę bardzo, ORP Grom. Jutro zameldujecie się na Helu. Na Helu? Tam dopiero zrobią z was. Wariata. Czołem, kapitanie! Proszę mnie natychmiast wysłać na front. Na jaki front? Przecież nie ma wojny. Nie ma? Żadnej? No nawet z Niemcami? To do wojska. Ale wy nie macie ręki. Nie, mam. Ale drugiej. Znaczy drugiej nie macie. A drugą też mam. A ta? A, o tą się rozchodzi. No tej akurat nie mam. Granat robiłem. Jak pierdzielało, to pół bloku wywaliło. Ty jak wy chcecie tak iść do wojska bez ręki? Na nogach. Obrawiacie jakiś sport? Baseball. Ale ostatnio nie, bo mi się kij złamał na dyskotece. Nie chcę was to więcej widzieć. Nie, no chwileczkę, panie generale. Jakoś się dogadamy, jak Polak z Polakiem. Co? Łapówka? Łapówka nigdy! Łapówka nigdy! Chyba, że upominek. Słuchajcie, pójdziecie oczywiście do wojska, tylko mam taką prośbę. Jakbyście tak mogli, nie rozpowiadać o tym... Nie, no skąd? Nikomu, że nie macie ręki. Mógłbym mieć potem jakieś niepotrzebne nieprzyjemności. No! Ale tak w ogóle to cieszę się, że jesteście tutaj z nami. Nawet bez ręki. Co to za chłop, co nie był w wojsku, prawda? Ojczyzna będzie z was dumna. Bóg z wami. No! Ale tak pieprznąć z armaty. Ale to będzie, kurde, huk!